Szanowni Państwo, temat ten został przygotowany na konferencję w Bergen. Była to konferencja, która miała hasło Remedium. Remedium jest to poszukiwanie jakiegoś skutecznego narzędzia, które może posłużyć do tego, by współpraca nauczycieli i rodziców przyniosła dobre efekty w nauczaniu języków ojczystych. Dlaczego ten temat wydaje się tak bardzo istotny? Mówił już o tym kolega Jacek i jest to dla wielu z nas, członków towarzystwa, oczywiste. Natomiast ja dzisiaj chciałabym przekazać Państwu pewną bardzo ważną informację o tym, co stało się w Danii po ogłoszeniu pewnego raportu w listopadzie 2011 roku, ponieważ uważam, że ta wiedza jest bardzo potrzebna nam, którzy mają nieco szerszą świadomość dotyczącą znaczenia nauki języka ojczystego dla rozwoju dziecka. Może zanim zacznę prezentować założenia tego raportu, powiem słów kilka o sytuacji uczniów dwujęzycznych w Danii. Otóż, jak Państwo wiecie, jest instytucja międzynarodowa OECD, która przeprowadza badania wyników nauczania, wszystkich wyników nauczania. I te badania, czyli tak zwana PISA, są robione co 2 lata, w tej chwili już chyba w 20 paru krajach. I te wyniki badań są porównywane. Chodzi tutaj oczywiście o pewne umiejętności, które uważa się za umiejętności kluczowe dla rozwoju dzieci i młodzieży. Między innymi taką umiejętnością jest umiejętność czytania ze zrozumieniem. Naturalnie nie w grę wchodzą również pewne umiejętności dotyczące pojęć biologicznych, historycznych, geograficznych, matematycznych, ekonomicznych. Wszystkie te umiejętności są badane, to znaczy nie tyle umiejętności, ile stopień ich opanowania przez uczniów. I teraz co się okazało, że w kolejnych czy w ostatnich badaniach PISA niestety Dania osiąga coraz gorsze rezultaty. Mówię tutaj o uczniach duńskich, ale przede wszystkim chciałabym się odnieść do uczniów dwujęzycznych, wśród których znajdują się uczniowie polscy. Otóż uczniowie dwujęzyczni w Danii osiągają znacznie gorsze rezultaty, aniżeli uczniowie dwujęzyczni w Szwecji. Zatem Duńczycy zaczęli szukać przyczyny takiego zjawiska, ponieważ wydawało się, że warunki nauczania są podobne i nie ma czegoś szczególnego, co odróżniałoby ucznia dwujęzycznego w Danii od ucznia dwujęzycznego w Szwecji. Reperkusje tych poszukiwań są bardzo widoczne w Danii, między innymi w różnych debatach, które aktualnie właśnie teraz toczą się w Folketingu, czyli w duńskim parlamencie. Ja może tutaj, może inaczej. Analiza celów nadrzędnych nauki języka polskiego za granicą, werbalizowanych w różnych istotnych dokumentach rządowych i resortowych w Polsce, wskazuje, że w ostatnich latach pojawiły się w nich sformułowania, za pomocą których próbuje się diagnozować nową sytuację, jaka powstała po utworzeniu granic unijnych. W efekcie tej zmiany społecznej o rozległych i dalekosiężnych konsekwencjach miliony, bo już nie tysiące Polaków, osiedliło się poza Polską wraz ze swymi rodzinami. Nie wydaje się obecnie, by zmiana ta miała charakter przejściowy. Z tego względu ważne jest, by nie tracąc nadziei na powrót Polaków do swojej ojczyzny, zdawać sobie sprawę z tego, że polskie dzieci migracyjne swoje najbliższe lata spędzą w dwujęzycznym i dwukulturowym środowisku, które przyznając prawo do nauki języka ojczystego i zachowania tożsamości, inaczej argumentuje normy tego prawa, zasady jego realizacji, inaczej formułuje cele tego nauczania.
Tutaj Państwo na stolikach macie wyłożoną konwencję praw dziecka. W tej właśnie konwencji jeden z artykułów, w jednym z artykułów zapewnia się, że państwa podejmują działania mające na celu poszanowanie prawa dziecka do zachowania jego tożsamości, czyli korzeni, a w przypadku bezprawnego jej pozbawienia podejmą działania celem jak najszybszego jej przywrócenia. Nie ulega wątpliwości, że istotnym składnikiem tożsamości człowieka jest jego język. W projekcie planu współpracy MSZ z Polonią i Polakami za granicą na 2013 rok podkreśla się, że nauka języka polskiego ma służyć utrwalaniu tożsamości i tradycji kulturowej, ale także tworzenia szansy rozwoju intelektualnego i społecznego poprzez dostęp do polskich zasobów intelektualnych i osiągnięć naukowych. Winno to w zamierzeniu autorów planu zachęcić Polonię i Polaków do większego angażowania się w sprawy polskie, ale także poprawić pozycję zawodową Polonii zarówno w Polsce, jak i w kraju zamieszkania. Proszę Państwa, w 2011 roku we wrześniu obradował trzeci kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. Tematem tego kongresu była Młodzież Polska na Obczyźnie – zadania edukacyjne. Jest to ogromnie ważny moment w rozwoju świadomości w Polsce, która jakby, jak to ze świadomością, która do której jeszcze wielokrotnie nie docierał fakt, jak bardzo wielu Polaków ze swoimi dziećmi wyjechało poza Polskę. I kongres ten przyjął deklarację, zwaną deklaracją krakowską. W tej deklaracji stwierdza się, że, wybrałam pewien jej fragment, bardzo znaczący, że najważniejszym zadaniem władz III RP w tym zakresie jest udzielanie znaczącej pomocy istniejącym oraz powstającym za granicą placówkom polskiej i polonijnej oświaty. Należy to czynić, mając szacunek i respekt dla różnorodnych form kształcenia oraz poszanowanie dla autonomii szkół. Chodzi tutaj również o kontynuowanie tych najlepszych wzorców polonijnej oświaty, które już zostały wypracowane. Zwracam Państwu uwagę na ten drugi akapit, ponieważ on jest bardzo znamienny. Tutaj definiuje się główny kierunek wspomagania polskiej polonijnej oświaty jako podtrzymywanie oraz rozwój znajomości języka i kultury polskiej, które są tworzywem w procesie konstruowania wielokulturowej tożsamości, otwartej zarówno na kraj pochodzenia, jak i na kraj osiedlenia. Po raz pierwszy tak naprawdę w oficjalnym dokumencie w Polsce zostało sformułowane pojęcie wielokulturowej tożsamości, czyli po raz pierwszy może zrozumiano, że dziecko przyjeżdżając do innego kraju konfrontuje swoją kulturę z inną kulturą i jest to zjawisko nieuniknione, które należy uwzględnić, budując programy czy kierunki rozwoju, budując w ogóle wizję oświaty polonijnej. Z kolei w raporcie Europejskiej Sieci Informacji Oświatowej Euridice poświęconym integracji dzieci imigrantów w Europie podkreśla się znaczenie nauki języka ojczystego ze względu na to, że może to ułatwić uczniom uczenie się języka kraju przyjmującego, co będzie stymulowało dalszy rozwój tych uczniów. Podkreśla się też, że sposób, w jaki język ojczysty tych uczniów jest postrzegany w społeczeństwie goszczącym, pomaga wzmacniać poczucie własnej wartości i tożsamości dzieci imigrantów oraz ich rodzin.
Cele nauki języka ojczystego za granicą są zatem dwojakiego rodzaju. Z jednej strony mają zapewnić podtrzymanie tożsamości dziecka, czyli to korzenie z tytułu naszego sympozjum, tożsamości, która jest również związana z jego poczuciem samoakceptacji i wartości. Z drugiej zaś mamy umożliwić jego dalszy rozwój w kraju osiedlenia, także poprzez możliwość dostępu do wiedzy w Polsce. Czyli to są, proszę Państwa, te skrzydła, które dziecko powinno mieć. Ja bym jeszcze tutaj może zwróciła uwagę na taką rzecz. Jak bardzo ważna jest samoakceptacja, jak bardzo ważne są korzenie i tożsamość. To nie jest kwestia tylko postrzegania tego w kategoriach patriotyzmu. To jest również to, że dziecko przyjeżdżając do nowego kraju, tak naprawdę przeżywa ogromny stres. Cała jego dotychczasowa wiedza jakby przestaje się liczyć, bo ono nie umie jej zwerbalizować, bo nie zna jeszcze języka kraju goszczącego. Dlatego bardzo często to jest właśnie ten moment, w którym te dzieci tracą wiarę w siebie i potem już z tymi wszystkimi kompleksami idą dalej przez świat. I bardzo często pozostają w pewnych niszach społecznych, nie mogąc wykorzystać wszystkich swoich talentów, zdolności, które mają. To jest właśnie, ja osobiście upatruję w tym przyczynę, że tak niewielu imigrantów osiąga wysokie szczeble kariery zawodowej. Niewątpliwie są jeszcze pewnie i inne przyczyny, ale ta wydaje mi się jest naprawdę bardzo istotna. Zatem proszę Państwa, należy postawić sobie ważne pytania. Jak kwestie znaczenia nauki języka ojczystego w osiągnięciach szkolnych uczniów dwujęzycznych postrzega się w badaniach przeprowadzonych w krajach nordyckich? Jak postawy wobec języka ojczystego imigrantów wpływają na kształtowanie kodyfikacji prawnych w tych krajach? Jakie są, czy mogą być konsekwencje przeprowadzonych badań dla polityki językowej, a więc integracyjnej wobec uczniów dwujęzycznych? Upowszechnienie tych badań w Polsce może także mieć istotny wpływ na tworzenie ekspertyz naukowych, a w konsekwencji na stanowisko, jakie zajmuje Polska w pracach Komisji Europejskiej nad funkcjonowaniem dyrektywy, o której również mówił Jacek, dyrektywy Unii Europejskiej numer 486 w odniesieniu do prawa dzieci unijnych do nauki swego ojczystego języka. Ja muszę powiedzieć, że śledząc bardzo wiele dokumentów, nie spotkałam stanowiska Polski w tej sprawie. Znam stanowisko duńskie, znamy również stanowiska naszych krajów nordyckich, natomiast nie spotkałam stanowiska Polski w sprawie tejże właśnie dyrektywy. Nie twierdzę, że go nie ma. Być może nie ma go po prostu w internecie. W listopadzie 2011 roku został opublikowany w Danii raport Nauczanie uczniów, dwujęzycznych uczniów Danii i Szwecji, przygotowany przez AKF, Instytut Badań Stosowanych. Otóż AKF jest takim instytutem, który zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju ekspertyz naukowych, które są wykorzystywane przez gminy przy podejmowaniu różnych decyzji społecznych, socjalnych, edukacyjnych i tak dalej. Czyli jest to instytut ukierunkowany na pomoc regionom i gminom. Jest tutaj, tak. Wszystkie te ekspertyzy są ważne, ponieważ są to obiektywne ekspertyzy. Badania są przeprowadzane w oparciu o wszystkie te istotne czynniki statystyczne, dlatego są społecznie ważne i statystycznie ważne.
Ten instytut został założony w kwietniu 1975 roku w wyniku reformy samorządowej przeprowadzonej w Danii w 1970. Jest on finansowany częściowo z dotacji państwowych, częściowo również z dotacji z programów badawczych. Jego autorami są naukowcy, którzy najszerzej rzecz ujmując zajmują się problemami edukacji dzieci, ich osiągnięciami szkolnymi i integracją. Otóż raport ten objął swym zakresem bardzo wiele różnych czynników, które mogą mieć wpływ na osiągnięcia uczniów. Badania zostały wsparte wywiadami z decydentami oświatowymi oraz analizą wielu oświatowych dokumentów. Podstawą wyjściową tych badań były zróżnicowane osiągnięcia uczniów dwujęzycznych w badaniach PISA. Te wyniki przyjęto jako fakty na tak zwanym wejściu. W Szwecji dwujęzyczni uczniowie mają statystycznie lepsze wyniki, w Danii gorsze. A więc dlaczego tak się dzieje? Postawiono sobie zatem następujące cele. Zidentyfikowanie podobieństw i różnic w podejściu w Szwecji i Danii do nauczania uczniów ze środowisk imigranckich. Przyczynienie się do wysiłków na rzecz podniesienia szkolnych osiągnięć uczniów dwujęzycznych oraz pomoc w decyzjach i koniecznych interwencjach w celu poprawienia osiągnięć uczniów migrantów. Raport, tak wygląda właśnie struktura tego raportu. Raport został podzielony na dwie części. Raport w ogóle, proszę Państwa, ma ponad 200 stron. Także mam tutaj również tłumaczenie tego raportu. Było taką rzeczą zajmującą mnóstwo czasu, czyli obszernym zadaniem. W pierwszej części raportu przeanalizowano związek między etnicznym i społecznym pochodzeniem uczniów migrujących i ich szkolnymi osiągnięciami, a uczestnictwem w edukacji w języku ojczystym. W drugiej części natomiast, poza wynikami przeprowadzonych badań nad znaczeniem edukacji w języku ojczystym uczniów imigrantów mieszkających w Danii na podstawie danych PISA, przeprowadzono analizę statystyczną opartą na duńskim i szwedzkim rejestrze danych. Zgromadzony materiał badawczy to krajowe ramy działania wobec dwujęzycznych uczniów, dane z analiz porównawczych, wyniki testów osiągnięć szkolnych oraz studium przypadku. Chodziło tam o analizę iluś wybranych szkół, analizę taką właśnie, jak te szkoły funkcjonują, jak wygląda w nich nauczanie języka ojczystego, ile mają uczniów dwujęzycznych itd. itd. Próbowano znaleźć jakiś czynnik, o czym mówiłam wcześniej, dla którego by te wyniki badań były znaczące. Celem rządu, a więc jakie są podobieństwa między tymi krajami? Celem rządów obu krajów jest to, aby wszyscy, zakłada się, że 95%, wszyscy młodzi ludzie mieli wykształcenie średnie. Istnieją również ustalone, kluczowe umiejętności, które uczniowie muszą osiągnąć na każdym poziomie. W obu krajach przeprowadzane są regularnie testy osiągnięć w przedmiotach podstawowych na pewnych poziomach jakości. W obu tych krajach jest szczególna koncentracja na umiejętnościach uczniów w języku szwedzkim, osiąganych w języku szwedzkim, odpowiednio w duńskim, matematyce i angielskim. W obu krajach wprowadzono swobodny wybór szkoły. Ocenia się, że przynosi to i w Danii, i w Szwecji wzrost segregacji szkół pod względem odsetka uczniów dwujęzycznych.
W obu krajach istnieją również organy nadzoru powołane właśnie do pełnienia funkcji informacji, jak i funkcji kontrolnej. W obu tych krajach większość przydzielonych szkołom środków finansowych obliczona została na podstawie przekroju społeczno-gospodarczego mieszkańców, ale niekoniecznie na podstawie proporcji imigrantów w okolicy. W obu tych krajach oferuje się nowo przybyłym imigrantom nauczanie w klasach wstępnych duńskiego, odpowiednio szwedzkiego, jako drugiego języka, a organizacja nauczania jest podobna. Ponadto w obu tych krajach, tu jest też rzecz taka bardzo istotna, jest koncentracja na świadomości językowej wśród nauczycieli i kadry kierowniczej szkół w ramach głównego nurtu edukacji, czyli kształcenie duński i szwedzki. Coś, co jak się uważa, również przynosi korzyści dla dwujęzycznych uczniów. I to byłaby prawda, gdyby była prawda. Bardzo często w naszej pracy spotykamy się z czymś takim, że to nauczyciele duńskiego mówią naszym uczniom, że udział w lekcjach języka ojczystego opóźni ich doskonalenie języka duńskiego. No, spotykamy się z tym na co dzień. Także niekoniecznie ten stopień uświadomienia nauczycieli dotyczący kształtowania świadomości językowej jest wysoki, tak jak zakłada się w różnego rodzaju deklaracjach. Jaki z tego, proszę Państwa, wypływa wniosek? Sposób, w jaki oba te kraje budują swe systemy szkolne, jest bardzo podobny. Jakie są natomiast różnice? W Szwecji szwedzki jako drugi język jest samodzielnym przedmiotem z możliwością egzaminu maturalnego. W niektórych szwedzkich szkołach są przedmioty nauczane w języku ojczystym ucznia. Zwracam uwagę, jakie to jest ogromnie ważne. Proszę Państwa, to nie zatrzymuje dziecko w doskonaleniu różnego rodzaju pojęć, w poznawaniu różnego rodzaju elementów wiedzy, czyli ta nieznajomość języka szwedzkiego często nie jest hamulcem czy blokadą dla dziecka w jego naturalnym rozwoju. W Szwecji oferuje się uczniom naukę języka ojczystego, jeżeli co najmniej 5 uczniów, jak tu Jacek mówił, nawet 4, wyraża taką potrzebę. W Szwecji uczniowie są wspierani w opanowaniu języka ojczystego i zachowaniu rodzimej kultury. Oferuje się specjalną pomoc Native Speakers dla uczniów dwujęzycznych albo przez uczestnictwo w lekcjach, albo jako rodzaj wsparcia nauczycielu w odrabianiu lekcji poza czasem szkolnym. Niestety na przykład w Kopenhadze, w niektórych gminach duńskich to zjawisko występuje. Natomiast w Kopenhadze w ogóle nie obserwujemy czegoś takiego jak nauczyciel wsparcia, który, nauczyciel dwujęzyczny, który jak gdyby wspiera dziecko w trakcie jego dochodzenia do opanowania języka duńskiego. W Danii jest nacisk na to, żeby uczniowie uczyli się duńskiego i duńskiej kultury. Postawy wobec dwujęzycznych uczniów, ich języka ojczystego i kultury wydają się być różne w Szwecji i w Danii. W Szwecji uczniowie są wspierani w opanowaniu języka ojczystego i w zachowaniu rodzimej kultury. W Danii, jak powiedziałam, jest większy nacisk na to, by uczniowie uczyli się duńskiego i duńskiej kultury. Powtarzam to jeszcze raz, właśnie nie tyle ja, ile raport, bo ja w tej chwili prezentuję raport, gdzie wielokrotnie ten motyw jest podnoszony. Dla przykładu, proszę Państwa, w niektórych szwedzkich szkołach zachęca się rodziców do czytania książek na głos w domu w swoim ojczystym języku. Coś, co jest niezwykle rzadkie w Danii. Chodzi mi właśnie o to takie oficjalne zachęcanie. A więc, przechodzimy do wyników. Badanie ilościowe pokazuje, że
jest na ogół więcej podobieństw niż różnic w nauczaniu imigrantów mieszkających w Danii i Szwecji. Nie ma znaczących różnic między warunkami socjalnymi uczniów dwujęzycznych w stosunku do imigrantów mieszkających w Szwecji. Kontynuuję prezentację tych wyników. Uczniowie dwujęzyczni w Szwecji. I tu jest właśnie ten istota tego raportu, która właśnie narobiła wielkiego zamieszania w Danii. Uczniowie dwujęzyczni w Szwecji, którzy korzystają z nauki języka ojczystego, mają lepsze oceny, proszę Państwa, zarówno w szwedzkim, jak i w matematyce. Lepsze od kogo? Od uczniów dwujęzycznych w Danii. No tak, ale rozumiem, ale czy lepsze od Szwedów? Bo ja widzę wyniki... Lepsze nie, nie od Szwedów. A nie ja od Szwedów. Widziałem w Danii wyniki, aha, że dzieci polskie dwujęzyczne miały lepsze wyniki w duńskim niż rodzinni uczniowie. Widzisz, chodzi, nie, nie, to jest ważne. Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne, to o czym mówi Roman. No. Im więcej uczniów jest zaangażowanych w naukę języków ojczystych w Szwecji, tym lepsze rezultaty osiągają w matematyce. Dwujęzyczni uczniowie w Danii, tak mówi raport, mogą poprawić rezultaty czytania ze zrozumieniem, uczestnicząc w nauczaniu języka ojczystego. W Danii efekt edukacji w języku ojczystym nie jest tak jednoznaczny. Moim zdaniem raport tutaj próbuje troszeczkę złagodzić szok, który wywołuje w społeczeństwie duńskim, ponieważ warunki dla nauczania języka ojczystego różnią się od gminy do gminy. Poniekąd może jest w tym trochę prawdy, dlatego że ja pracuję w gminie Kopenhaga i w gminie Greve i no mam jednak pewne, są pewne różnice, chociażby ta bardzo znacząca, że w Greve naukę języka ojczystego mogą mieć dzieci, które chodzą do zerówki. W Kopenhadze nie jest to możliwe. Oczywiście my przyjmujemy takie dzieci, ale prawnie rzecz biorąc nie mamy takiego pozwolenia. Sugeruje to, że ramy i warunki do nauczania języka ojczystego mają wielkie znaczenie dla rezultatów w nauce. Są duże różnice między Danią i Szwecją, przede wszystkim w kategoriach postaw wobec języka ojczystego i kultury, środowiska i otoczenia uczniów migrantów. Wyniki ilościowego badania sugerują, że ramy związane z nauczaniem języka ojczystego są ważne, ponieważ edukacja ojczysta ma wpływ na osiągnięcia uczniów dwujęzycznych w duńskim czy szwedzkim i matematyce. Tu pozwólcie Państwo, że zrobię pewien, że może na chwileczkę zawieszę kontynuowanie prezentacji tego raportu i podzielę się swoim osobistym doświadczeniem. Mianowicie w Greve mieliśmy taką właśnie sytuację, że nauczycielka duńskiego przyszła pogratulować nam osiągnięć uczennicy, która nagle z takiej cichej myszki, może nie nagle, trwało to jednak kilka lat, zrobiła się najlepszą uczennicą, zrobiła najlepszy test z języka duńskiego. Nauczycielka była zdziwiona, skąd ona wie wiele rzeczy, o których nie mówiono na lekcji. Ona powiedziała, ja wiem to, ponieważ mówiliśmy o tym na lekcji języka polskiego. No więc nauczycielka była zaskoczona i powiedziała, że to jest naprawdę doskonałe, że zarówno język ojczysty, jak i że język duński potrafią w efekcie doprowadzić do tego, że właśnie uczennica otrzymuje tak dobre rezultaty nauczaniu języka, chociażby w uczeniu się języka duńskiego. Zatem, wracając do raportu, edukacja ojczysta ma wpływ na osiągnięcia uczniów dwujęzycznych w duńskim, szwedzkim i matematyce. Proszę Państwa, dla Duńczyków jest naprawdę duży szok. Jeżeli Państwo wejdziecie na internet i wrzucicie sobie hasło Młasmousu na Wiznik na przykład, prawda, w Danii, to zobaczycie, ile jest artykułów w tej chwili aktualnych
dotyczących nauczania języka ojczystego. Szwedzki, tutaj jeszcze zwracam uwagę na to, że w Szwecji ma duże znaczenie to, że opanowanie języka ojczystego przez uczniów jest założeniem do ich nauki języka szwedzkiego, który to jako drugi język jest traktowany priorytetowo. A więc no, świadomie uważa się, że dziecko, które uczy się swojego języka ojczystego, że będzie miało tak zwany transfer, prawda, umiejętności wiedzy do, przy nauczaniu drugiego języka, języka kraju goszczącego. A więc jakie tutaj mamy konkluzje? Konkluzje raportu są takie, że uczestnictwo w edukacji języka ojczystego w Danii może poprawić u uczniów dwujęzycznych czytanie ze zrozumieniem, z którym no, jest rzeczywiście ogromny problem. Kolejna konkluzja to taka, że wysoki poziom uczestnictwa w nauczaniu języka ojczystego ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia dobrych wyników w matematyce. Przecież matematyka jest taką nauką, prawda, podstawową do wielu innych nauk. A więc im więcej dzieci migrantów w szkole uczestniczy w edukacji w języku ojczystym, tym mają wyższe osiągnięcia w innych przedmiotach. Wyniki badań powinny również wskazać, jakie ramy i warunki, to jest taki wniosek dla ministerstwa duńskiego, jakie ramy i warunki prowadzenia nauczania języka ojczystego i kultury uczniów dwujęzycznych dają najlepsze rezultaty. A to może ja jeszcze na chwileczkę, zanim przejdę już do swoich konkluzji. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na taką rzecz. Ja śledzę to, co się dzieje z tym raportem i po ukazaniu się tego raportu podniosły się głosy, że trzeba oczywiście zreformować nauczanie języka ojczystego w Danii. Tutaj pewnym wymiarem, czy może pewnym aspektem całej tej sytuacji z nauczaniem języka ojczystego jest to, o czym mówił Jacek. To, że tak naprawdę to nie jest tylko kwestia nauczania języka unijnego. To jest również kwestia nauczania języka z przedstawicieli zupełnie obcych kultur. Prawda? I ostatnio słyszałam, nawet nie słyszałam, wczoraj czy przedwczoraj rzuciłam okiem na tytuły w gazetach duńskich. Mamy już tego dosyć. Powinniśmy już z tym zrobić porządek. Z czym okazuje się zachowaniem na przykład uczniów z krajów islamskich w duńskiej szkole. Duńczycy budują teraz coś, co nazywają nową nordycką szkołą. To ma być szkoła, która nie wyklucza, tylko szkoła, która integruje wszystkich uczniów. No zobaczymy, jakie zostaną przyjęte rozwiązania, dlatego że jest bardzo silny opór przeciwko przywróceniu nauce języków ojczystych jej właściwego miejsca. Opór jest naprawdę tak duży, że różni profesorowie twierdzą, że tak naprawdę to my możemy przytoczyć wyniki badań, z których nie wynika, żeby dwujęzyczność była dobra dla rozwoju dziecka. Za dwa tygodnie gmina Kopenhaga wysyła mnie na konferencję znowu do Bergen, aczkolwiek będzie to już zupełnie innego rodzaju konferencja. Jest to konferencja organizowana przez gminę Bergen dla nauczycieli języka ojczystego i nauczycieli tak zwanego wsparcia, nauczycieli dwujęzycznych. I jestem bardzo ciekawa, jak ta konferencja będzie przebiegała, ponieważ jednym z wykładowców będzie osoba, pracownik naukowy Uniwersytetu w Aarhus, gdzie jest realizowany program dotyczący uczniów dwujęzycznych, a z tegoż samego Aarhus pochodzi profesor, który ustawicznie opowiada wszystkim duńskim gazetom, że właściwie nauczanie języka ojczystego to w ogóle jest bez sensu i to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto, jest to strata czasu.
Także oczywiście po tej konferencji prześlę te informacje dla członków towarzystwa, jak to wszystko tam wyglądało. I teraz, proszę Państwa, strategia korzeni i skrzydeł, o której mówiłam wcześniej, której właściwie dzisiaj poświęcone jest to nasze spotkanie. Jak mówił Jacek, nie jest możliwe zupełnie uczenie dzieci bez zaangażowania rodziców. Tak naprawdę za edukację dzieci, za ich korzenie odpowiadają przede wszystkim rodzice. I tutaj musimy szukać możliwości szerszego dotarcia i zbudowania takiej strategii, w której nauczyciele będą mieli bardzo dobry kontakt z rodzicami, dotrą ze swoimi argumentami do jak najszerszej grupy rodziców. Trzeba będzie ich przekonać, że wychowanie dzieci w duchu wielojęzyczności, wielokulturowości jest wartością podwójną. Język to są okulary, przez które oglądamy świat. Jeżeli mamy dwa języki, trzy języki, cztery języki, to ja tutaj nie muszę nikogo przekonywać, że mamy ogromny dostęp do tych wartości, które są w świecie. Również kolejny argument to to, że język wzmacnia tożsamość i poczucie własnej wartości. Jak ja powiedziałam wcześniej, upatruje w tej własnej wartości ucznia, upatruje źródło wielu jego przyszłych sukcesów. Ponieważ dzięki językowi ojczystemu on może łączyć kody kultury Polski i kultury kraju zamieszkania. Ułatwia, jak pokazują wyniki tego raportu, osiąganie dobrych rezultatów w nauce szkolnej. Proszę Państwa, prezentacja tego raportu została zrobiona po to, żebyście Państwo w swoich grupach środowiskowych mogli przekazywać te rezultaty. To już nie jest polski raport, to już nie jest, to jest naprawdę obiektywnie zrobiony raport, który pokazuje, jak ważna dla dziecka migracyjnego jest nauka jego języka ojczystego. Ponieważ daje mu to korzenie i daje mu to również skrzydła. Dlatego apel taki, prezentujmy i upowszechniajmy rezultaty badań naukowych, zarówno polskich, jak i nordyckich, ponieważ to na nas, nauczycielach, spoczywa odpowiedzialność za argumenty, za jakość argumentów, którymi wspomożemy rodziców w realizacji tych zadań. Tutaj na zdjęciu takim końcowym, na końcowym slajdzie mamy ucznia z rodziny dwujęzycznej. Mama Polka, tata Duńczyk. Uczeń jest dowożony na wszystkie możliwe lekcje polskiego, zarówno do tutaj Elżbiety Serafin, jak i do mnie, ponieważ matka bardzo chce, żeby dziecko uczyło się polskiego, jako że jest to jej kultura. A więc dla niej jest to bardzo ważne, by jej dziecko wiedziało, że połowa z tej kultury jest kulturą polską. Bardzo dziękuję.